No i ruszamy, proszę bardzo. Sztos, takie słowo, powiem ci, bardzo młodzieżowe. Tak? No, totalnie. Nie? To ja nie wiem, to może jeszcze, jestem jeszcze na tyle młody, że jest dla mnie takie dość A kurde, naturalne. Tak o tym nie myślałam, patrz, od razu komplement, zaczynamy i od razu komplement mi niechcący się tutaj. Dziękuję bardzo. Chyba, że uważasz inaczej, że wyglądam nie, już na tyle dojrzale, że nie przystoi mi używać takich słów. Nie, ja po prostu widzę tak, wiesz, jakby, no, jak na młodego człowieka przystoi, dużo zrobiłeś, rodzinę masz, pewnie drzewo posadziłeś, dom zbudowałeś, jakby, wiesz, dużo rzeczy się wydarzyło już, tak? No jeszcze kilka jeszcze rzeczy kilka z tej listy do odhaczenia zostało. Zostawiam sobie zawsze coś, żeby, wiesz, jakiś cel jednak był do zrealizowania. No ale tak, mówiąc o singlu, no to sztos nazwa utworu dość zaskakująca. Nie miało tak być. W ogóle historia tego jest dość ciekawa, bo zazwyczaj jest tak, przynajmniej w moim przypadku, że komponujemy utwór i powstaje warstwa muzyczna. Mhm. Dopiero potem powstaje linia melodyczna i tekst do tego. A tu było odwrotnie? No i wybiera się z tego tekstu po prostu najczęściej fragment refrenu i dobiera się najbardziej powtarzalne albo najbardziej wpadające w ucho słowo, fragmenty, które zostaje tytułem. Tak. A tutaj było tak, że no każdy utwór, bo tych demówek powstaje mnóstwo komponując na album, no i każdą demówkę trzeba też roboczo jakoś nazwać. Mhm. I ten utwór od samego początku razem z moimi kolegami, z którymi współkomponowałem ten numer, tak nam przypadł do gustu, że nazwaliśmy go roboczo Sztos. I tak zostało. Potem zostało, chociaż były propozycje inne. Była propozycja Tusz, bo pojawia się w refrenie, ale potem stwierdziłem, po co kombinować, skoro to jest po prostu sztos. I już nie zostało. Tak zostało. Więc historia tytułu jest krótka, ale no. Był taki moment, że długo milczałeś muzycznie, a teraz ostatnio mam takie poczucie, że co chwilę słyszymy twój nowy singiel, co chwilę pojawia się nowy teledysk, za chwilę płyta. Ja wiem, że to nie jest też ostatni singiel do tej płyty, która będzie, i wiem, że jakieś klipy jeszcze będziecie kręcić, tak? Takie są plany. Takie są plany. No, no właśnie, i tak jak sobie pomyślę, tak. Ojciec, ile twój synek ma najmłodszy? Roczek. Tak. Roczek. Czyli masz trójkę dzieci, w tym rocznego syna. Płyta za chwilę, singiel za singlem, klip za klipem, koncert za koncertem. Ja pierdykam. Gdzie ty na wszystko znajdujesz czas? Nie, to się wydaje takie mocno absorbujące i obciążające, ale pamiętaj, że jak się robi coś, co dla człowieka jest pasją i coś, co kocha, to nie traktuje się tego jak praca i to nie jest żadna kara, żeby, nie wiem, wstać rano albo przesiedzieć noc, wiesz, żeby porobić muzykę. Oczywiście to nie jest takie proste, mimo tak zwanego wolnego zawodu, żeby to wszystko sobie połączyć i zorganizować, bo rzeczywiście jakby dzieci są już w wieku szkolnym i zorganizowanie tego wszystkiego w taki sposób, żeby zawieźć, przywieźć, odwieźć, zaczynają, kończą o różnych godzinach, zajęcia dodatkowe. Ja wiem, tego jest mnóstwo i nie muszę tego rodzicom tłumaczyć. A studia i czas pracy w studio, czy inni ludzie, to też nikt nie ma czasu z gumy i trzeba się jakoś dopasować, ale wszystko da się połączyć. Czyli to jest trochę tak, że jak już wszystkie dzieci pójdą spać, wszystkie odwieziesz, zawieziesz, przywieziesz, ogarniesz, to wtedy zamykasz się i pracujesz głównie nocą? Bo ty i piszesz, i komponujesz, i pracujesz nad melodią. To nie jest tak, że ty wchodzisz i odśpiewasz piosenkę, którą ci ktoś napisał. Dokładnie tak. No, staram się już teraz w ogóle uczestniczyć na każdym etapie. Co prawda najmniej wiem nadal o produkcji, ale staram się uczyć tego od naprawdę bardzo dobrych ludzi, topowych producentów polskich. Od zawsze mnie to fascynowało, zawsze miałem mnóstwo pomysłów, ale nadal do końca nie potrafię jeszcze sobie dostępnymi narzędziami i moją wiedzą tego sam ogarnąć, więc korzystam z pomocy ludzi, którzy się na tym znają lepiej. No i zawsze jest to dla mnie jakaś cenna lekcja.
No i oprócz tych wszystkich rzeczy, które wymieniłaś, no to staram się, wiesz, mieć też w życiu jakąś odskocznię i zdarzają się takie sytuacje. Mhm. No dla mnie taką odskocznią stałą jest sport, okay. który też staram się poświęcać jakiś tam czas. A jaki sport uprawiasz? Siłownia czy coś? I brazylijskie jiu-jitsu. To jest coś, do czego wróciłem po... A to też twoim chłopakom musi imponować, co? Bo jak masz synów, to oni pewnie, wiesz, od razu... Moi chłopcy chodzą w szkole na judo, ale są też zapalonymi piłkarzami, więc... O Jezus, też to po wczorajszym meczu musiał być płacz. Nie byliście zaskoczeni? Oni bardziej śledzą, wiesz co, ligi zagraniczne i poczynania naszych piłkarzy w klubach, w których grają. Polską reprezentację oglądamy raczej zawsze z taką miłością i ślepą wiarą kibica w to, że na pewno będzie dobrze. Się uda. A jak się nie uda, to przecież... No finalnie wygraliśmy wczorajszy mecz, a jaki był, to każdy widział, tak? Tak, tak. No i zdarza mi się, nie wiem, brać udział w jakichś tam pomniejszych lub większych projektach muzycznych oczywiście, mm-hmm. które też są dla mnie fajną lekcją i przede wszystkim możliwością poznania innych ludzi, wrócenia wspomnieniami właśnie do moich początków. Teraz na przykład niedawno, w ostatnich miesiącach zostałem zaproszony w roli, można powiedzieć, takiego mentora, czy kogoś, kto prowadzi... kto prowadzi i dzieli się swoją wiedzą z zakresu właśnie muzyki, śpiewania. No. Rozwiń, gdzie ty jesteś? Ten projekt już się zakończył. Co prawda nie dla mnie, dla uczestników jeszcze nie. To był projekt Amazon Zespół z Pasją. Mhm. No i polegało to na tym, że wybrana grupa osób, dla których muzyka, śpiewanie jest absolutną fascynacją i ogromną pasją życiową, a na co dzień są po prostu pracownikami centrów logistycznych, dostali szansę pracy z artystami. Talent show, dobrze rozumiem? Bo... Nawet nie talent show, co spełnienie marzeń ludzi właśnie, dla których to śpiewanie było... Z tobą, tak? Bo ty byłeś... Nie ze mną. Ja prowadziłem tych ludzi tak mentorsko przez te wszystkie etapy, no bo jakby... Wolne. Właśnie to patrzę. Mhm. Jakby celem tego projektu było to, żeby oni mogli sobie w profesjonalnym studiu, przy akompaniamencie profesjonalnych muzyków, po wielu lekcjach też z różnymi innymi artystami, nagrać utwór i stworzyć wspólnie i to pod, album. Pod, jak to się mówi, pod batutą Grzegorza Kyrzyka? Batutą to dużo powiedziane, bo było tam też kilku innych artystów, ale jakby ja, moją rolą było właśnie... Taka opieka i podzielenie się wiedzą właśnie na tak pracą się od razu studyjną. Zastanawiam, bo jak masz kontakt z takim zwykłym człowiekiem, który kocha muzykę, bo ty sam powiedziałeś na początku, że pasja tutaj cię prowadzi, że ty nie chodzisz do pracy, tylko jednak to jest przyjemność, to co robisz. A potem masz kontakt z takim zwykłym człowiekiem, bo rozumiem, że to byli zwykli ludzie, tak? Tak. Którzy też tam muzycznie coś potrafią. Na co dzień zupełnie zajmujący się po prostu czymś innym, czy, tak? Czy to też jest taka przestrzeń, gdzie artysta czerpie inspirację, że to działa w drugą stronę? No tak, to przypomina mi w tych takich sytuacjach, w których, no bo zdarza się, że też jest ciężko, tak, że natłok obowiązków i to wszystko jednak przytłacza, że są też deadline'y, są też rzeczy, które nie do końca są super satysfakcjonujące w tej pracy, tak, a które trzeba zrobić, bo są nieodłącznym elementem i takie spotkania, takie rozmowy przypominają o tym, że kurczę, no przecież wszyscy tak mają, wszyscy, że ta droga do robienia tego, co się kocha, czy tych kilku momentów szczęścia jest usłana jednak wieloma wyrzeczeniami i poświęceniami, tak? I ci ludzie poświęcili się z jakiegoś powodu dla robienia na co dzień zupełnie innych rzeczy, ale nie zapomnieli o tym, co ich tam od środka rozgrzewa najbardziej, o tej pasji. A ty miałeś pomysł na siebie? Prowadzą. Jakbyś nie został z Grzegorzem Chyrzym, którego zna tutaj pewnie połowa ulicy i wszyscy pamiętają, co śpiewasz i znają twoją twarz, to miałeś na siebie jakiś inny pomysł? Znaczy pomysłów w ciągu całego mojego życia było kilka. Trochę, no bo jednak, tak jak wspomniałem na samym początku, zanim zająłem się muzyką, to
większą część mojego życia zajmował sport. Mhm. Uprawiałem sport, no można powiedzieć, prawie zawodowo, no bo poświęcałem temu 7 dni w tygodniu. Tak. Byłem też tam instruktorem w kilku dyscyplinach i temu poświęcałem swój czas. I być może byłby to właśnie sport. Pracowałem w banku, finanse od zawsze mnie interesowały, biznes, więc plany biznesowe zawsze były, zresztą jakieś tam, powiedzmy, też realizuję, sprawia mi to ogromną przyjemność i frajdę, ale z takich rzeczy, o których o mnie nie wie chyba nikt, oprócz najbliższych, no to też jest pasja związana z lotnictwem. Tak? Kiedyś miałem też taki epizod. Czyli co, miałeś zostać pilotem? Tak, znaczy chciałem bardzo i bardzo poważnie o tym myślałem. Był nawet taki moment w pandemii, oczywiście to już jest poza tym momentem, kiedy zdecydowałem się działać i zostać, żyć z muzyki, żyć tak, z muzyką, ale tak. Takim momentem, w którym zdecydowałem się nadrobić jakieś zaległości, chociażby dla siebie i własnego spełnienia jakichś małych marzeń, postanowiłem rozpocząć właśnie kurs na licencję PPL, czyli no. Taką turystyczną, można powiedzieć, takie prawo jazdy B, tylko w niebie. Okay. Czyli zostaniesz takim taxi driverem. Możliwe, być tak, może kiedyś. Tak, bo niestety nie wygospodarowałem na tyle dużo czasu, żeby ukończyć całość, tak. Ale mam już sporą wiedzę i brakuje mi naprawdę niewiele do tego, żeby móc. Okej, czyli to się będzie działo. To się będzie działo, myślę, że prędzej czy później. Może porozmawiamy dziś. Słuchaj, wtedy ja będę siedział jako pasażer, a ty będziesz leciał. Tak, to może wchodzimy tak, w to, nie ma problemu. Zrobimy sobie wtedy live'a z góry. A to fajne, bo ja jestem też miłośnikiem przestrzeni i powietrza i to też są moje trochę niespełnione marzenia, więc absolutnie to kupuję i rozumiem, dlaczego cię to tak kręci. A z drugiej strony tam można pewnie znaleźć te trochę inspiracji, bo jednak wracając jeszcze do muzyki na koniec, ten utwór, z którym przyszedłeś, Sztos, to jest piosenka o miłości, tak? A myśląc o górze i o chmurach, to chyba tam jest bardzo... Ja bym powiedział inaczej, że no, miłość oczywiście jest gdzieś zaszyta w jakimś tam podtekście, ale bardziej jest to utwór o problemach, z jakimi zmaga się bohater, obciążony jakimiś swoimi demonami z przeszłości i bagażem doświadczeń złych szczególnie, które sprawiły, że, no, że jest on na tyle zamknięty w sobie i na tyle zamknięty uczuciowo na drugiego człowieka, że ma problem z wyrażaniem swoich emocji i uczuć. I myślę, że o tym jest ta piosenka, że człowiek potrafi kochać, ale nie zawsze jest w stanie w sposób przejrzysty to nazwać, co często jest problemem w takim po prostu w relacji, tak? Między dwojgiem ludzi, bo no, każdy z nas ma jakąś przeszłość i nie zawsze była ona na tyle delikatna dla nas, żeby tak. móc tymi emocjami się po prostu wzajemnie, spokojnie wymieniać i no wiem, ale z drugiej strony, patrząc na naszych rówieśników, no nie ma nikogo, nie ma, ja już nie znam takich ludzi, co by nie mieli bagażu i nie nieśli bez jakiegoś tam plecaka doświadczeń. Tak, dlatego ważne jest, żebyśmy w życiu rozmawiali, bo rozmowa to jest klucz do wszystkiego. Oprócz tego, że pozwala nam podzielić się tym, co nas boli, tym, co sprawia, że w jakiś sposób nas blokuje, to po prostu jest jedynym i chyba najtańszym i najszybszym sposobem na to, żeby pomóc i sobie, i relacji, którą chcielibyśmy budować. Wspomniałam o tej płycie, o tym, że singiel za singlem, że zarobiony jesteś, okazuje się, że jest jakiś band, którego jesteś mentorem, że latasz i robisz licencję. W dalszym ciągu trójka dzieci po prostu. Ja wiesz, wiem, ile to wszystko kosztuje czasu, tak. Więc powiedz mi, na co jeszcze w najbliższym czasie gdzieś znalazłeś przestrzeń, bo pewnie zaraz tam kolejne single, potem jakieś koncerty i tak dalej. Był singiel, znaczy jest singiel, był klip, będzie za moment pewnie już
początek przyszłego roku pewnie kolejny singiel, no i to już będzie taki zwiastujący i mam nadzieję ostatni singiel, który będzie zapowiadał nadchodzący, zbliżający się już wielkimi krokami album, z którym będę chciał się na pewno spotkać na trasie koncertowej. Jeszcze ostatnie szlify trwają, także jeszcze kilka spotkań w studio nagraniowym i wysyłam płytę do tłoczenia i ona potem wróci i będę mógł się z nią, z wszystkimi wami podzielić. No dobra, wszystko wiemy, słuchajcie. To jeszcze, żeby w tej przestrzeni było trochę czasu na robienie prezentów, bo Święty Mikołaj zaraz przychodzi. Tak. Więc nie można o tym zapominać. Ja dziękuję. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Grzesio. Grzegorz Chyży był moim i waszym gościem.